Dzień dobry, witam w kolejnym już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Ja nazywam się Weronika Przycherska-Marchwińska i jestem analityczką DLab UW. Nasze seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza i w trakcie tych cyklicznych spotkań przyglądamy się zagadnieniom z zakresu nowych technologii i innowacyjnych metod analizy danych. Naszym celem jest zbudowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. I podczas seminarium, podczas naszych spotkań, młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań i mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Kalendarium naszych najbliższych spotkań oraz dotychczasowe efekty naszej pracy można znaleźć na stronie DLab UW i do zaglądania tam bardzo serdecznie zachęcam. Partnerem merytorycznym naszego projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś naszymi gośćmi są dr Marta Kołodziejska i Michał Paliński, którzy w swoich badaniach zajmują się narracjami cyfrowych pionierów, czyli wiodących czasopism technologicznych. Co o dostępności, równości, mobilności i zrównoważonym rozwoju piszą Wired czy MIT Tech? Ile w tych redakcjach jest technooptymizmu, a ile sceptycyzmu? I gdzie kryją się liderzy innowacji? O tym będziemy już rozmawiać za chwilę, nie tylko z moimi delabowymi kolegami Martą Kołodziejską i Michałem Palińskim, ale również z zaproszonymi gośćmi, czyli doktorem Kamilem Filipkiem z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, który zajmuje się badaniami danych, jest socjologiem i kieruje Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego właśnie na tym uniwersytecie. Zajmuje się między innymi przetwarzaniem języka naturalnego, czyli NLP, polskich oraz zagranicznych firmach technologicznych. Naszym drugim gościem jest pan Piotr Witek, który jest absolwentem takich kierunków jak promocja zdrowia oraz administracja publiczna. Aktualnie pracuje jako wiceprezes w spółce Utilitia, a także jako specjalista do spraw dostępności informacji elektronicznej. Regularnie prowadzi szkolenia i warsztaty właśnie z zakresu uniwersalnego projektowania informacji, udostępniania stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów czy multimediów. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym ekspertom za przyjęcie naszego zaproszenia i poświęcenie nam tego popołudnia. Witam też i serdecznie dziękuję za przystąpienie do naszego seminarium, przyjście tutaj, pojawienie się naszych gości, których bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby zadawali pytania w Q&A-u. Ja będę te pytania na naszym czacie zbierać i potem zadawać zarówno naszym prowadzącym, czyli Marcie i Michałowi, a także zaproszonym gościom. Postaram się zadać jak najwięcej z nich, także bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby dzielić się nie tylko pytaniami, ale też przemyśleniami, bo wydaje mi się, że to jest taki temat, który wzbudza i duże zainteresowanie, i duże emocji, także bardzo serdecznie do tego zachęcam. Mnie już chyba nie pozostaje nic innego, jak przekazać głos Marcie i Michałowi i zamieniam się w słuch. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo zawsze się cieszę, jak jestem jeszcze klasyfikowana jako młody naukowiec, to zawsze dobrze robi. Dobrze, będę teraz próbować podobnie udostępniać prezentację. Mam nadzieję, że wszystko widać. To może najpierw zacznijmy sobie od tego, żeby powiedzieć w ogóle, co to jest za pomysł, co to jest za projekt. To jest projekt finansowany przez IDUB. No i dzisiejsza prezentacja to jest fragment tego, co my z Michałem, nad czym pracowaliśmy i nad czym jeszcze pracujemy, bo to jest taki work in progress. Więc na pierwszym slajdzie powinno być widać, że nasz projekt jest finansowany przez Uniwersytet Warszawski. Jest to konkurs Nowe Idee 2A w priorytetowym obszarze badawczym 5. Jakby ktoś z Państwa był tym zainteresowany. Dokładnie to widać. Tak jest. No i nasz projekt nazywa się Czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? Narracja o mobilności i nierównościach wśród cyfrowych pionierów. To jest ogólny, czy naszym zamysłem było to, żeby połączyć kilka różnych wątków i dostępność oraz zrównoważony rozwój to są po prostu dwa z nich.
Na kolejnym slajdzie umieściłam takie nasze dwa pytania badawcze na dziś, bo też mamy taki niecny cel, chociaż nie wiem, na ile on jest niecny, jeśli został właśnie wyartykułowany, aby też skorzystać z wiedzy naszych gości i zastanowić się jeszcze nad poszerzeniem pewnych wątków, czy pogłębieniem ich, bo piszemy też artykuły właśnie z naszego projektu. No i zastanawialiśmy się, co tu jeszcze, czyli, no bo mamy tutaj pewne braki wiedzy i bardzo, bardzo chętnie posłuchamy osób dużo bardziej kompetentnych w zakresie właśnie dostępności i też wykorzystania sztucznej inteligencji dla różnych rozwiązań dostępnościowych. Ale nasze dwa pytania badawcze na dziś brzmią następująco. Po pierwsze, jak są opisywane w analizowanych mediach kwestie dostępności i zrównoważonego rozwoju, czyli sustainability, to chyba nie ma lepszego słowa, w kontekście właśnie rozwoju nowych technologii. Ja zaraz wyjaśnię, o co tutaj nam konkretnie chodzi. Drugie pytanie, jaka jest rola czasopism technologicznych w narracjach o dostępności i zrównoważonym rozwoju? No i na trzecim slajdzie pojawia się punkt jakby kluczowy, czyli nasz punkt wyjścia. Dwie bardzo ważne koncepcje teoretyczne. Pierwszą z nich jest koncepcja cyfrowych pionierów. Ja nie będę tutaj bardzo dużo wchodzić w szczegóły, jeżeli będą jakieś pytania na ten temat, to oczywiście później chętnie na nie odpowiem. Natomiast, żeby przejść to w miarę sprawnie, cyfrowi pionierzy to jest koncepcja związana z koncepcją konstrukcjonistyczną głębokiej mediatyzacji Andreasa Heppa, która polega zasadniczo na tym, że skupiamy uwagę nie tyle na samych mediach, tylko raczej na tym, co ludzie robią z mediami i jak to zmienia świat, mówiąc bardzo ogólnie. No i jedną z takich elementów tej głębokiej mediatyzacji, czyli procesów właśnie tej zmiany świata podczas czy na skutek rozwoju mediów cyfrowych i tych procesów korzystania z mediów cyfrowych, wyłania się kilku zbiorowych aktorów, którzy są kluczowi, czy też bardzo ważni dla ustalania kierunków tego rozwoju. No i Heb wymienia tutaj przede wszystkim aktorów korporacyjnych, czyli Big Tech, państwa, ale też na przykład on klasyfikuje tutaj media, a jednocześnie wskazuje na duże znaczenie, czy coraz większe znaczenie rozmaitych społeczności oddolnych, jak na przykład tych pasjonatów komputerowego zrób to sam, hakerów etycznych i tych mniej etycznych, quantified self, czyli takich społeczności czy ruchów, które niekoniecznie może istniały zawsze w zbiorowej świadomości, ale jakoś do niej przenikają, prawda? No, hakerzy chociażby jako przedmiot zainteresowania kinematografii, prawda? No i te społeczności oddolne, zdaniem Heppa, pośredniczą właśnie między aktorami korporacyjnymi, czyli tymi naszymi państwami, a tak zwanymi zwykłymi użytkownikami. No i rolą tych cyfrowych pionierów jest po pierwsze rozwijanie technologii. Nawet jeżeli oni sami nie są deweloperami, no to w jakiś sposób przyczyniają się do jej rozwoju poprzez na przykład popularyzację, a jednocześnie realizują oni określoną polityczną czy światopoglądową agendę. I w ten sposób oddziałują na opinię publiczną. No i teraz właściwie w tej koncepcji media technologiczne są pomijane, czy są porównywane w swojej roli do państw i tych gigantów technologicznych, co naszym zdaniem jest nie do końca trafne, zwłaszcza, że nie wszystkie media technologiczne takie wiodące są częścią jakichś wielkich korporacji medialnych, prawda? I oczywiście niektóre jak najbardziej są, ale też osoby, które piszą w tych mediach, czy które publikują jakieś artykuły, które też rezonują wśród opinii publicznej, pochodzą z bardzo różnych środowisk. To nie są po prostu dziennikarze tak jakby technologiczni koniecznie, tylko to są właśnie też edukatorzy, wynalazcy różnego typu, popularyzatorzy, naukowcy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak duże zróżnicowanie mediów technologicznych, jednym z tych mediów jest na przykład Wired, wskazuje na to, że tutaj należałoby jednak to zniuansować. No i to był jeden z naszych celów. Drugą koncepcją, którą też tutaj omawiamy, jest interpretive flexibility, czyli interpretacyjna elastyczność. Ja nie znalazłam lepszego tłumaczenia na język polski, więc bardzo przepraszam, jeśli to bardzo źle brzmi. Jest to, czyli to pojęcie można zdefiniować następująco. Jest to zdolność określonej technologii albo innego systemu wiedzy do podtrzymywania rozbieżnych interpretacji wielu grup. Innymi słowy, wychodzimy z założenia, że technologia jest wytwarzana w określonym kontekście społecznym, kulturowym, ale też oddziałuje na ten kontekst.
I na kolejnym slajdzie widzimy, że kilka ważnych takich uwag chciałabym tutaj umieścić. Po pierwsze, interpretacja technologii nie kończy się z momentem zakończenia procesu jej tworzenia. Czyli jeżeli mamy jakieś narzędzie czy jakąś technologię na rynku czy w sklepie, to nie znaczy, że ta interpretacja się kończy. Ona trwa dalej i co więcej może prowadzić do ponownego jej odkrycia w przypadku, kiedy ta technologia na przykład na chwilę usunęła się w cień albo wręcz umarła. Tak jest na przykład z aparatem Polaroid, który przeżywał kilka lat temu renesans. I w tej koncepcji elastyczności interpretacyjnej media technologiczne w ogóle nie są uwzględniane jako aktorzy. Raczej analizy skupiają się albo na deweloperach, albo na samym tym procesie testowania nowych rozwiązań technologicznych przez tych end userów, prawda? Czyli mówimy o jakichś testach użyteczności i tak dalej. Natomiast te media technologiczne są właściwie pomijane i jednocześnie oczywiście pomijane jest oddziaływanie tychże mediów na dyskursy technologiczne i na stosunek opinii publicznej do technologii, kierunków jej rozwoju. Tymczasem no, chcieliśmy sprawdzić, bo wydaje mi się, że jest to bardzo zasadny taki wniosek, że jeżeli Wired o czymś napisze, to trochę wiadomo, że to ma sens, prawda? Znaczy, nie znaczy to, że Wired jest jakąś wyrocznią, natomiast wiadomo, że to nie jest od jakiejś bez sensu czy od czapy, mówiąc kolokwialnie. Tym samym uwzględnienie mediów technologicznych naszym zdaniem wypełnia lukę w obydwu tych koncepcjach, które omówiłam, no i pozwala lepiej zrozumieć funkcję po pierwsze mediów w tworzeniu narracji o technologiach, a po drugie też tych procesów, powiedzmy, życia narracji o kierunkach rozwoju nowych technologii. No i teraz przechodzimy już do pierwszej części analitycznej, czy raczej metodologicznej i skupimy się teraz na opisaniu metod badań akurat tej części ilościowej, za którą odpowiedzialny był Michał, więc przekazuję Michałowi głos i chyba, nie wiem, Michał, czy chcesz korzystać z mojej prezentacji, może, czy... To może ty już wyświetlaj. Dobra. Dzień dobry Państwu. To może ja tak medialnie zacznę od tego, że my o tych nowych technologiach mówimy używając nowych technologii. I ja właśnie jestem odpowiedzialny za tą część dotyczącą wykorzystania narzędzi text miningowych do analizy tych narracji. No i Marta powiedziała, że nasz projekt to jest taki work in progress. Jeszcze bym powiedział, że w ogóle nasza metodologia to jest taki work in progress, bo to, co się dzieje w tym projekcie, no można nazwać właśnie takim interdyscyplinarnym wysiłkiem, przy czym o ile to brzmi bardzo może jakoś zachęcająco, no to jednak jest to o tyle wymagające, że no, nie mamy za bardzo wskazówek, w jaki sposób prowadzić tego typu badania używając, czy tak to się nazywa teraz, metod mieszanych, czy właśnie takiego interdyscyplinarnego podejścia i próbujemy to sobie wypracować. Stąd wszystkie uwagi będą dla nas bardzo cenne dotyczące warsztatu. Zderzamy się w ogóle z tym, że jakaś metoda, którą próbujemy tutaj zastosować, znajduje opór w takim tradycyjnym podejściu badawczym, socjologicznym na przykład. Więc jakby ten podział jest taki, że ja się zajmuję machine learningiem i przetwarzaniem języka naturalnego w tym projekcie, a Marta później to, co mi z tych modelików wyjdzie, przepuszcza przez swój aparat badawczy i próbuje zrozumieć to właśnie w jakiś sposób, nadać temu jakieś znaczenie, używając tych soczewek narracyjnych, które nam tutaj zaprezentowała, tego aparatu teoretycznego. Przy czym to też trochę działa w dwie strony, znaczy tak, że my mamy pewne wyniki, które się biorą z text miningu, one mają nam stworzyć taki pole badawcze, powiedzieć na jakich tematach koncentrują się ci cyfrowi pionierzy, więc to jest takie taki pierwszy rzut oka, powiedzmy, dzięki tym metodom zarysowania horyzontu narracyjnego, a z drugiej strony te metody służą nam też do tego, żeby pewne hipotezy potwierdzać bądź odrzucać. Znaczy Marta po tym, jak się wgryza w te teksty, pyta mnie na przykład, co,
jak odbierane są pewne kwestie, jaki mają sentyment, zaraz Państwu pokażemy, jak zmienia się postrzeganie jakiegoś tematu, tak? No i wtedy znowu te narzędzia wchodzą do gry. A teraz bardziej tak konkretyzując, to jak chcieliśmy zbadać tę narrację, no to stwierdziliśmy, że zbierzemy dużo tekstów, tak? I pierwszym naszym pytaniem właśnie było, skąd te teksty wziąć, więc stwierdziliśmy, że weźmiemy teksty, które są udostępniane na Twitterze. Zaraz jakieś statystyki na ten temat pokażemy. I stwierdziliśmy, że wykorzystamy takie narzędzia do modelowania tematycznego, to znaczy w topic modelingu, czy takie algorytmy, które pokazują, jakie tematy organizują teksty. No i tutaj takim pierwszym, co się w pierwszym popularnym narzędziem, które się narzuca, to jest taki model, który się nazywa Latent Grid Allocation. On jest bardzo już dobrze znany i częstokroć używany do tego typu przedsięwzięć. Jakby on się zasadza na tym, żeby jego głównym założeniem jest to, że jak mamy jakiś tekst, no to on jest kolekcją słów kluczowych. Te słowa kluczowe z pewnym prawdopodobieństwem w danym tekście mogą wystąpić bądź nie. Następnie, jak mamy cały korpus tekstów, no to ten korpus tekstów składa się z dokumentów, które się składają z różnych tematów, które zidentyfikowaliśmy. Temat to jest właśnie kolekcja takich słów kluczowych. Naszym korpusem będzie właśnie kolekcja artykułów z tych czasopism, o których Marta wspominała. No i przy pomocy tego LDA jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie główne tematy organizują ten korpus tekstów. Pewną taką nowinką technologiczną, powiedzmy, jest to, że tego LDA żeśmy wzmocnili takim algorytmem, który jest obecnie bardzo popularny. Jest taki algorytm, który się nazywa BERT i to z ulicy Sezamkowej, ale bardzo poważny, bowiem korzysta z niego Google, między innymi to do podpowiadania wyników, jak Państwo wpisujecie coś w wyszukiwarkę Google'a, to te kolejne słowo, które się tam pojawia po wpisaniu jakichś początkowych, no to właśnie BERT tutaj jest do tego zaprzęgany, więc ten algorytm jest bardzo dobry w przewidywaniu kolejnego słowa w zdaniach, tekstach i tak dalej. My żeśmy go użyli tutaj do tego, żeby ten nasz LDA, który jest takim probabilistycznym, prostym modelem, który się właśnie zasadza na prawdopodobieństwie występowania słów, dodaje ten BERT taką dodatkową warstwę semantyczną. To znaczy, dzięki temu, że modele językowe w ostatnich latach właśnie przeszły z tej takiej czysto syntaktycznego etapu rozwoju do tego, żeby zajmować się też rozumieniem słów, to właśnie z tego, żeśmy skorzystali. BERT, który jest uczony między innymi na korpusie Wikipedian w anglojęzycznej, więc takim no, ogromnym korpusie tekstów, jest w stanie rozróżniać niuanse pomiędzy różnymi słowami. Takim częstym przykładem jest to, że na przykład jak w tekście angielskim pojawia się słowo bank, no to wtedy ten model, dzięki temu, że widział to słowo w bardzo różnych kontekstach, w różnych zdaniach, jest w stanie rozróżnić, czy to chodzi o bank, taki jak instytucja finansowa, czy chodzi o bank of the river, czyli brzeg rzeki. To jest bardzo użyteczne przy tworzeniu tych tematów, bowiem te słowa, które opisują te nasze tematy, jak zaraz tam Państwu wyświetlimy, no są lepiej rozgraniczone. Więc to jakby pierwszym tym narzędziem to jest ten LDA. Kolejne to, co uznaliśmy, że by nam się przydało, to żeby wiedzieć, oprócz tego, żeby wiedzieć, o czym się mówi, no to jak się mówi, tak? Czyli jakie jest nasycenie emocjonalne. No i to oczywiście w tym poletku przetwarzania języka naturalnego też jest rozwijane pod nazwą analizy sentymentu. I wykorzystaliśmy taki właśnie algorytm bazujący na BERT-cie, który pozwala na pokazanie, na ile dane teksty są właśnie przedstawiane w pozytywny, a na ile negatywny, a może neutralny sposób. No dobra, to przejdźmy do danych, to wiemy, jakie główne mamy metody, które żeśmy tutaj...
Tak, dzięki. Więc tak, zebraliśmy artykuły z Twittera, bowiem stwierdziliśmy, że interesuje nas, że oprócz tego, żeby wiedzieć, co ci pionierzy piszą, to chcemy też wiedzieć, jaką nośność mają te ich teksty. Generalnie w projekcie mamy jakby ten, to jest taki podzbiór, te teksty tych cyfrowych pionierów. Generalnie zbieraliśmy wszystkie materiały tekstowe, które jakieś zewnętrzne, które były udostępniane na Twitterze przez użytkowników. Czyli to były też te blogi, czy jakieś takie mniejsze czasopisma. I jednym z celów tego projektu jest, żeby pokazać, jaka jest różnica pomiędzy tymi narracjami. Tak? Dzisiaj właśnie spojrzymy na ten mały podzbiór, bo tych artykułów mamy setki tysięcy. Dzięki temu, że Twitter w swojej mądrości dał nam akademicki dostęp, więc mamy dostęp do miliona tweetów miesięcznie, więc nawet tego nie jesteśmy w stanie przerobić. Więc tak, więc zebraliśmy te teksty dotyczące, tutaj akurat będziemy mówić o tych tekstach dotyczących accessibility i sustainability. Mamy więcej tych takich obszarów kluczowych. No i tych tekstów od tych cyfrowych pionierów, czyli właśnie tych czasopism, które są takimi powiedzmy kluczowymi w tej debacie. Damy około 3000 i to jest za okres od 2020 roku do czerwca ubiegłego roku. Tak, no i może jeszcze tylko dokończę, ten Twitter nam też, jako że mamy dane dotyczące tych retweetów, polubień i tak dalej, to możemy wyznaczyć, które teksty najbardziej jakoś chwyciły, tak, które miały najwięcej udostępnień, więc po prostu zrobiliśmy sobie rozkład tego i wybraliśmy część po prostu tego rozkładu w tam pierwszy kwartał tych pod kątem liczby udostępnień. No i dobra, no i zobaczmy potem przy długim opowieści o metodach, co można z tego wyciągnąć tak naprawdę. Więc zobaczmy sobie wyniki tego BERTa na kolejnym slajdzie. BERT, no właśnie tak jak Państwu mówiłem, pozwala nam w tym LDA-u na pokazanie głównych tematów dla określonego korpusu tekstu. Więc tutaj są teksty, które dotyczą accessibility. No i taka metoda pozwala nam na to, że bez żadnych założeń, tak, poza tym, że wiemy, jakie tematy, jakie artykuły nas interesują, artykuły, które zawierają te słowa dotyczące dostępności cyfrowej, pozwala nam powiedzieć to, jakby co, jakie były główne tematy, które organizowały te teksty. Czyli badacz nie musi siedzieć i czytać, nie wiem, tak, jeżeli tych artykułów mamy setki bądź tysiące, tylko może sobie stworzyć właśnie taki pierwszy rzut oka, jakie tematy organizowały tą dyskusję. No i tutaj możecie Państwo zobaczyć, jak w tym Wired, czy w Forbesie, w tej części technicznej, czy MIT Review, w jakich kontekstach mówiło się o tej dostępności cyfrowej, tak? Czyli to możemy też później na jakichś kolejnych etapach pokazywać po czasie oczywiście, pokazywać po konkretnych czasopismach. Możemy też dla tych danych tematów, na przykład jak, dajmy na to, Martę by interesowało to, żeby zobaczyć, jaka jest wizja tych pionierów pod kątem zastosowania AI-u do zwiększania tej dostępności, no to wtedy po prostu możemy zobaczyć, które artykuły te tematy mają jako dominujące, uznane przez nasz model. No tutaj widzicie, że te tematy są ściśle powiązane z głównymi technologiami, w tym general purpose technologies, jakie się w ostatnich latach rozwijają, czyli właśnie mamy AI, mamy Internet of Things, konkretne zastosowania, też takie wizje dotyczące na przykład virtual reality, czy to może pomóc na przykład osobom, które mają ograniczone możliwości, żeby stosować te zwykłe, tradycyjne interfejsy, ale też takie mniej poważne tematy, tak? Czy na przykład widzimy, że gaming na przykład jest bardzo tutaj widoczny, czyli jak tworzyć gry w taki sposób, czy nie, tworzyć kontrolery do PlayStation, czy do jakichś innych konsoli w taki sposób, żeby one mogły być wykorzystywane przez
przez osoby, które mają problemy z właśnie z tymi tradycyjnymi interfejsami. Może, przepraszam, ja się jeszcze tylko tutaj wtrącę, że na przykład mamy też, co mi się wydaje ciekawe przy AI czy przy design, jednak słowa typu accessibility czy accessible, one tutaj występują w obydwu tych opcjach, jednak te tematy się pojawiają, to też wskazywałoby na to, że no, to są przynajmniej w tej naszej puli tekstów z rozmaitych źródeł istotne powiązania. Znaczy, jeżeli się mówi o AI, to też o accessibility. Jeżeli się mówi o designie, to również jest to jednym z takich tematów, który, prawda, ten inkluzywny design, no to też wskazuje na to, że to jest jeden z istotnych tematów. Mm-hmm. Tak, 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 dokładnie. No oczywiście kwestie zdrowia się tutaj pojawiają, tak? Na ile to właśnie może, na ile mogą korzystać osoby z pewnymi ograniczeniami, tak? Nie wiem, czy ruchowymi na przykład mogą z tego jakoś korzystać. Jak można, w pandemii pojawiły się kwestie tego, na ile komunikatory, tak jak nasz Zoom, z którego teraz korzystamy, na ile one sensownie rozwiązują problemy takie jak chociażby dodawanie napisów. Też od naszego gościa się na pewno dowiemy, na ile tutaj to jest marketing tych firm, bo widzimy, że to teraz jest na pewno pojawia się jako ważna informacja, tak jak w Microsoftie to widzę cały czas teraz w tych Excelach i Wordach, a ciekaw jestem, na ile ci duzi gracze faktycznie robią coś sensownego w tym zakresie. No więc tak, to jakby takie modelowanie pozwala nam na ten pierwszy rzut oka, tak? Czyli właśnie powiedzieć taki w miarę obiektywny, na ile sposób zrobić taką prasówkę, tak? No to przejdźmy dalej. To, w czym powiedziałem, że ten BERT jest dobry, to jest przewidywanie następnych wyrażeń, tak? I to jest taka próba do tego, żeby znaleźć słowa współwystępujące z danymi słowami kluczowymi, która wychodzi trochę poza takie ściśle liczenie, się nazywa ładnie w text miningu co-occurrences, na podstawie po prostu liczenia, ile razy dane słowo występuje w danym tekście, bowiem ładnie nam ten algorytm dzieli wszystko na zdania i stara się przewidzieć, jakie słowo w danym korpusie ma szansę wystąpić najczęściej. Nie wiem, czy Marta, tutaj widzisz coś z tych co-occurrences, co jakoś ci ułatwiło myślenie na ten temat? To znaczy tak, no tutaj mamy ten wykres czy graf z współwystępującymi słowami kluczowymi. No i tutaj to, co pewnie, no nie wiem, być może to jest oczywiste, być może nie, ale przy słowie kluczowym equality, prawda, mamy właściwie od razu się pojawia inkluzja i włączenie osób z niepełnosprawnościami. Mamy też równość płci, prawda, no i też equity, którą właściwie nie wiem, czy tłumaczy się jakoś inaczej, bo to nie chodzi wtedy o równość, tylko raczej, prawda, taki równy dostęp nie, że wszyscy mają to samo, tylko jest to dostosowane do potrzeb różnych osób. Więc to, że ta równość się pojawia w takim kontekście, jest moim zdaniem ciekawe. Tak samo zresztą jak jeżeli chodzi o technologię, drugim takim słowem kluczowym tutaj istotnym jest demokratyzacja technologii. I o tym zresztą powiemy już w tej części jakościowej, bo to jest taki wątek, który bardzo mocno widać. Jeżeli chodzi o ten rozwój technologiczny, tutaj mamy następne słowo kluczowe, czy drugie od dołu, no to tutaj mamy dekarbonizację, współpracę, digitalizację, więc oczywiście to nie są słowa, prawda, jakieś, które by nam nigdy do głowy nie przyszły, natomiast ta siła tych związków wskazuje na to, że to rzeczywiście jest istotny temat, że to nie jest tylko jakaś nasza intuicja, no tylko faktycznie istniejące powiązanie. Tak, no bo dla mnie to jest o tyle ciekawe, że te powiązania pewnie dla nas są bardzo oczywiste, ale może ciekawe jest to, że ten mainstream technologiczny też w ten sposób mówi, tak?
Znaczy możliwe, że mówisz, że na przykład tutaj ta technologia tej demokratyzacji nie służy, to też to jakby ten model tego nie, ale że w ogóle te tematy są jakby są już w ogóle zestawiane ze sobą, tak? Czy ta właśnie kwestie zielone też jest to jakieś może budujące, że taki Forbes na przykład też, że to się już tam przebija. No dobra, to zobaczmy dalej. To jest temat, który, czyli teraz analiza sentymentu, który jest, na którym się mocno zastanawiamy, jak do tego podejść. W każdym razie ideą było to, żeby zobaczyć, na jak postrzegane są pewne tematy, czyli już nie tylko co, o czym się mówi, tylko też jak. I korzystaliśmy z różnych narzędzi, z różnych algorytmów. Są takie dwa słowa tylko może o tym, że są jakby takie algorytmy, które używają metod słownikowych, czyli to wtedy mamy takie podejście, które przypisuje po konkretnym słowom dany sentyment, czyli czy słowo jest negatywne czy pozytywne. No i to są bardzo toporne metody. Zaletą tego, że korzystamy z BERTa, jest to, że on jest wyuczony na takim ogromnym zbiorze, akurat ten algorytm, z którego korzystaliśmy, na ogromnym zbiorze tweetów, tam 58 milionów tweetów, i ludzcy anotatorzy zaznaczyli jakby pewną ilość tych tweetów, a później już algorytm się na tym uczył i klasyfikował cały ten pozbiór. No i my skorzystaliśmy z tego algorytmu, to żeby analizować sentyment tych naszych tekstów. Na razie robimy to w ten sposób, że analizujemy sentyment poszczególnych zdań i później to uśredniamy na poziom całych artykułów. Możliwe, że są jakieś lepsze metody. To jest jakby jeszcze do zastanowienia się. W każdym razie na razie, jeżeli zaufać tej naszej metodologii, to zobaczmy dalej. To mamy wyniki takie, które pokazują, że ten teksty są pisane w bardzo, to jest moja pierwsza na razie jakby intuicja, bardzo taki równy sposób. Znaczy one są przede wszystkim bardzo takie skupione na dostarczaniu informacji, czyli przeważa ten neutralny. Pozytywnych, negatywnych informacji jest zdecydowanie jakby mniejszy odsetek. Jak sobie pomysł był taki, żeby zobaczyć, bo też nie bardzo wiadomo, jak oceniać, na ile te teksty dotyczące accessibility są bardziej czy mniej, co to znaczy, że 12% tych tekstów ma ten oddźwięk negatywny, a co znaczy, że dwa razy większy ten odsetek ma ten pozytywny sentyment. Więc pomysłem było to, żeby sprawdzić na podstawie jakiegoś baseline'u, czy jakiegoś takiego, w jakiejś takiej średniej, więc punktu odniesienia. Za punkt odniesienia wzięliśmy po prostu teksty dotyczące technologii, no i żeby to jakoś odnieść do siebie. No i widzimy, że te teksty dotyczące accessibility nie wyróżniają się specjalnie na poziomie tego baseline'u. Na podstawie jakichś takich pierwszych analiz w czasie też nie widać, żeby to specjalnie podczas pandemii, kiedy tych rozwiązań czy accessibility się jakoś zwiększyło, to żeby ten sentyment też się zmienił w czasie. Więc na podstawie tej takiej ilościowej analizy, no nie widać, żeby te teksty miały jakieś inne nasycenie niż ogół tych tekstów. Ale, przepraszam, jedno słowo, jeżeli chodzi o to, co tutaj już widać, co zresztą analiza jakościowa potwierdziła, to jest na przykład przewaga jednak poza, jak wyjmiemy neutralne z tego, to na przykład przy pojęciu innowatorzy pozytywny sentyment jest 0,3, a negatywny 0,09, czyli jednak, a przepraszam, bo tutaj się też zanglojęzyczniło się te słowa sentymentu, tak? Natomiast przewaga pozytywnego sentymentu w opisywaniu innowatorów w narracjach, to samo zresztą dotyczy rządów, prawda? Mamy tutaj pojęcie government i tu jest 0,25 pozytywne do 0,08 negatywne. Więc oczywiście to nie są znowu jakieś wartości, które sprawiają, że, prawda, świat zadrży w posadach, ale jednak pokazują już jakiś trend. I rzeczywiście, co jest zawsze dobrze, ten trend został też potwierdzony w drugiej części analizy.
Tak, jestem bardzo ciekaw, co wyjdzie jeszcze dalej, jak spojrzymy na ten government, ale to jest, wydaje się, jakoś ciekawy trop, że te teksty dotyczące, to są teksty dotyczące głównie regulacji, tak, że w tej amerykańskiej prasie, którą byśmy jakoś jednak posądzali o to, że to będzie takie antyregulacyjne miało podejście, to tam jednak może jeszcze o tym porozmawiamy, jednak to podejście jakoś się zmienia. Bardziej pozytywnie. No dobrze, to zobaczmy w takim razie dalej. To ja na razie teraz przejmę, jak to się mówi? Głos? Nie wiem. Przejmę tutaj prezentację. Przechodzimy teraz do badania jakościowego, czyli najpierw Michał, czy może inaczej, to nie tyle polegało na tym, że najpierw Michał zrobił tę część ilościową, a później ja robiłam część jakościową, tylko raczej te obie części pozostawały ze sobą w dialogu. Więc bardzo szybko powiem Państwu jeszcze o źródłach, bo tutaj oczywiście Wired już wymienialiśmy przez przypadki, nic dziwnego. Wzięliśmy tutaj 10 czasopism czy portali technologicznych, czy raczej sekcji na różnych czasopismach technologicznych, które rzeczywiście są jakoś w świecie uznane, są też popularne, cytowane i na Twitterze też oczywiście cały czas generują ruch, czyli Wired, Verge, VentureBeat, Forbesa, ta część technologiczna, CNET, TechCrunch, MIT Tech, Guardian Tech i część technologiczna New York Timesa i ZDNet. 10 artykułów per źródło, co dało nam 100 artykułów wybranych na podstawie właśnie popularności, czyli tego szerowania na Twitterze. No i do analizy wybraliśmy analizę dyskursu w nurcie socjologii wiedzy. Nie mam teraz czasu, żeby opowiadać o niej bardzo szeroko. W każdym razie chodziło o to, żeby zidentyfikować narrację. Narrację, czyli główne wątki, problemy łączące te wątki, po drugie głównych aktorów, po trzecie wartości i znaczenie przypisywane aktorom, no i relacje między tymi aktorami i wartościami, które się wyłaniają właśnie w jakichś takich spójnych sekwencjach, trochę tak jak myślimy o narracji w powieści, prawda? Albo wciąga, albo nie wciąga. No i teraz kolejny slajd, wstępne wyniki tej analizy jakościowej. Jeżeli chodzi o narracje dotyczące dostępności i zrównoważonego rozwoju, to tutaj się pojawia od razu właściwie, rzuca się w oczy taka główna dychotomia, która organizuje te narracje. Z jednej strony mamy technooptymizm w odniesieniu do potencjału konkretnych technologii, zwłaszcza jak się mówi czy pisze o sztucznej inteligencji, prawda? Kiedy ta technologia jest opisywana jako coś takiego, co rzeczywiście może zmienić świat w domyśle na lepsze, a jednocześnie non-stop przekazywany jest taki bardzo otwarty sceptycyzm w odniesieniu do ich wykorzystania przez ludzi. Czyli ten czynnik ludzki jest najsłabszym ogniwem, bo technologia wspaniała, a ludzie ją i tak wykorzystają do złych celów. Więc te technologie wiodące, które są najczęściej pojawiającymi się w kontekście tego rozwoju technologicznego, to co już mówiliśmy, czyli sztuczna inteligencja, internet rzeczy, pojazdy elektryczne, zwłaszcza teraz, pojazdy autonomiczne, jest ciągle dyskusja, czy to już jest trzeci etap, czy czwarty etap, co w tej Tesli jest, za co my właściwie płacimy i tak dalej, ale także technologie asystujące. I to są technologie zdefiniowane jako kluczowe dla rozwiązania istniejących problemów i też dla rozwoju technologii. Jak w każdej dobrej powieści, czy jak w każdej narracji mamy też bohaterów i tutaj szwarc charakterem są korporacje, czyli wszyscy giganci technologiczni właściwie, zwłaszcza Facebook, Apple też, Microsoft jakoś mniej. Natomiast tutaj problemem jest z ich istnieniem, przede wszystkim ich ta pazerność, jeżeli chodzi o monopolizację rynku, nastawienie na zysk, no i też oczywiście negatywny wpływ na środowisko mimo intensywnego greenwashingu. Też tymi negatywnymi bohaterami częściowo są rządy, co jest, czy może bardziej ambiwalentny stosunek do nich mają autorzy tych czasopism, bo rządy są widziane jako taka instytucja stojąca na straży interesów obywateli, ale z drugiej strony wtedy, kiedy rządy wykazują się biernością wobec działań korporacji technologicznych albo im bezkrytycznie sprzyjają, no to wówczas rzeczywiście są oceniane bardzo negatywnie. Natomiast bohaterami pozytywnymi tutaj właściwie bez żadnego ale są po pierwsze społeczności pionierskie różnego typu, oddolne ruchy i ci oddolni innowatorzy, czyli na przykład gracze online, którzy rozwijają dostępnościowe funkcje gier i urządzeń, no bo sami na przykład są z osobami słabowidzącymi, no i w związku z tym chcą pomóc nie tylko sobie mieć fajniejsze doświadczenia podczas grania w gry, ale też wszystkim innym użytkownikom z podobnymi potrzebami.
Kolejny slajd, czyli kolejne wnioski. Jeżeli chodzi o taką jedną z narracji, czy coś, co znowu organizuje tą narrację poza dychotomiami, jest trójkąt interesów i to dotyczy również dostępności, czyli możemy sobie to wyobrazić tak, że właściwie ciągle istnieje przepływ sprzecznych czasem, a czasem nie, interesów między obywatelami i właśnie ruchami oddolnymi. Później mamy rządy, które pełnią taką funkcję buforową, regulacyjną, no i na końcu te wielkie firmy technologiczne, bo małe firmy technologiczne, jacyś tam drobni przedsiębiorcy raczej są po stronie obywateli. No i teraz takim problemem, który organizuje wiele dyskusji w czasopismach, które analizowaliśmy, jest to, jak zminimalizować nierówności, które wynikają na przykład z masowego użycia sztucznej inteligencji, a jednocześnie zapewnić rozwój technologiczny. Jak zadbać o to, żeby internet był dostępny i coraz bardziej demokratyczny, a nie coraz bardziej scentralizowany, zmonopolizowany i że każdy człowiek za absolutnie wszystko musi płacić. I teraz trochę w odpowiedzi niejako na ten problem, te media pozycjonują się jako wspierające rozwiązania open source, czyli to jest zdecydowanie taki trend, żeby mówić otwarcie o tym, że to, co jest dostępne, co jest otwarte, jest dobre i takiego internetu chcemy. Dlatego też ci oddolni innowatorzy czy wizjonerzy spoza Big Techu, chyba że odejdą, no to wtedy są, tutaj zyskują wiele punktów uznania. Są to właśnie jakby to są osoby, które są wskazywane jako szanse na to, żeby rzeczywiście ten internet przynajmniej w jakiejś części był właśnie taki otwarty i równy. Jednocześnie media krytykują brak zdecydowanych działań państwa w zapewnianiu dostępnego internetu i dbaniu o zrównoważony rozwój. Czyli to państwo jako taki trochę nierozumiejący, co się dzieje wokół niego aktor, który próbuje jakoś na chybił trafił zadziałać, ale tak naprawdę nie do końca jest w stanie dotrzymać tego tempa. No więc ostatnim takim ważnym tematem w kontekście dostępności i funkcji dostępności w rozwoju technologicznym, co mają Państwo tutaj na kolejnym slajdzie, jest to, jak czasopisma te funkcje rozumieją, jak ją w ogóle definiują. No i najprostszy sposób, jaki można opisać te narracje, jest taki, że zdaniem autorów w tych czasopismach czy w tych narracjach widzimy, że celem dostępności ma być takie użycie tych technologii, jak właśnie sztuczna inteligencja, IoT, smart mobility i tak dalej, żeby po pierwsze zapewnić równość wszystkich użytkowników, ale równość zgodną z ich potrzebami, po drugie inkluzywność, to właściwie oczywiście jest bardzo podobne, inkluzywność wobec osób o różnych potrzebach i ograniczeniach, od seniorów po osób z niepełnosprawnościami, po osoby, które mają po prostu na przykład dostęp do bardzo niskiej jakości internetu po prostu. Kolejnym ważnym celem dostępności ma być też jednocześnie dbałość o środowisko, czyli dbanie o demokratyzację, dostępność, upowszechnianie pewnych rozwiązań, ale nie kosztem na tyle, na ile to jest możliwe, środowiska naturalnego i wspieranie oddolnych ruchów jednocześnie, właśnie tych innowacji i rozwoju poza zasięgiem wielkich korporacji. No i takie pytanie, na które nie ma odpowiedzi, to jest właściwie to, na ile jest to rozwiązanie realistyczne, prawda? Bo to też jest ważne, żeby przypomnieć, że to jest kontekst amerykański, po części brytyjski, ale w bardzo niewielkim zasięgu. No i też mamy ten kontekst Azji, prawda, gigantów technologicznych azjatyckich. Natomiast oczywiście o Europie jest tam niedużo i ten kontekst polski to już w ogóle nie istnieje, prawda, w tych rozważaniach. Więc na ile to jest rozwiązanie realistyczne i na ile w ogóle możliwe do takiej globalnej implementacji, na to odpowiedzi nie ma. No i kilka pytań, które my sobie jeszcze stawiamy, to tutaj na ostatnim slajdzie mają je Państwo wylistowane, to jest właśnie, jaka ma być rola Państwa we wspieraniu rozwoju dostępności cyfrowej, prawda? Nie tylko poza czasopismami, już kończę, to będą ostatnie zdania, czyli jaka jest rola Państwa, jaka powinna być, bo to nie są zawsze tożsame zjawiska. Gdzie szukać innowatorów w zakresie dostępności i jak też Państwo widzą to poszukiwanie innowatorów, jak to wygląda na gruncie polskim? No i czy ta dychotomia zidentyfikowana w narracjach, czyli ten technooptymizm versus sceptycyzm dotyczący, czy w zakresie dostępności też widzą Państwo
no właśnie w innych obszarach, no poza już tymi narracjami czasopisów technologicznych, no bo tam, prawda, oni o tych innych kontekstach nie piszą. Więc bardzo dziękuję za uwagę. Przepraszamy za to przekroczenie czasu, ale mamy nadzieję, że to, co mówiliśmy, było zrozumiałe i teraz chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Ja zatrzymam. To była fascynująca narracja o narracjach i ja o komentarz poprosiłabym doktora Filipka. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za ciekawą prezentację. Zrobiłem sobie tutaj sporo notatek i może na początek zacznę od takich kwestii metodologicznych, bo Państwo wspomnieliście, że też potrzebujecie takich komentarzy, które ukierunkowałyby Was z napisaniem dobrych tekstów, bo po pierwsze to chciałbym bardzo podziękować za ciekawe metody, które Państwo stosujecie i przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować za to, że one wchodzą do nauk społecznych już na trwałe i no nie boimy się z nich korzystać, bo mam wrażenie, że jeszcze kilka lat temu to nie chcieliśmy w ogóle słyszeć o tym, że takie metody można chociażby na gruncie współczesnej socjologii stosować. Ale zalecałbym pewną ostrożność, to znaczy należy bardzo dokładnie opisać te metody, które Państwo żeście stosowali. Na przykład ten model LDA, no on ma też swoje słabości, jak pewnie Państwo zdążyliście zauważyć. Całkiem fajnie wyszło i koherentnie to, co pokazaliście, mam na myśli te tematy, które gdzieś tam się wyłoniły, wypadły w tym przypadku nieźle, ale nie zawsze tak wypadają, więc można by zastosować jeszcze inne metody, by porównać, jak sama metoda wypada na tle innych metod, a tych tak zwanych topic modelingowych metod no jest bardzo wiele. Wydaje mi się, że Państwo korzystaliście z ARA, tak mi sugerował tutaj ten wykres, ale jeśli nie, to na pewno w Pythonie jest co najmniej jeszcze kilka innych metod, między innymi latent semantic analysis. Ja mówię po angielsku, nie chcę takich dziwnych tłumaczeń na polski tutaj Państwu proponować, bo później nie będziecie w stanie tego odnaleźć. Na pewno latent semantic analysis jest taki model Pitmana-Yora, który podobno jest ciekawszy niż LDA ostatnimi czasy. No i na pewno taki starszy model, non-negative matrix factorization. I być może nałożenie, porównanie tych wszystkich metod ze sobą też przekonałoby przyszłych recenzentów, że ten tekst rzeczywiście był dobrze zwalidowany, posługiwaliśmy się tutaj szerszym wachlarzem metod. To jest pierwsza uwaga metodologiczna. Idźmy dalej. Bardzo ciekawa dyskusja dotyczyła sentymentu. Z sentymentem jest rzeczywiście problem. Mówię teraz już bardziej do strony praktycznej, takiej biznesowej, w której też jestem zaangażowany. Ponieważ no, bardzo często zastanawiamy się w ogóle, do czego analiza sentymentu jest. Po pierwsze, należy wyróżnić jeszcze dwie rzeczy i trochę tutaj się u Państwa to zlało. Czy chcecie się zajmować analizą sentymentu, coś co bardziej na polski chyba powinno być tłumaczone w wydźwięku, czy analizą emocji? Bo to nie jest to samo. To, co Państwo żeście zaprezentowali, to bardziej była analiza wydźwięku, natomiast mamy rzeczywiście dostępne wspaniałe biblioteki analityczne, które no mówiąc kolokwialnie, wyłapują emocje w korpusie tekstowym. Zgodnie z tą klasyfikacją Ekmana, 6 podstawowych emocji i naprawdę one fajnie działają. Więc też można się zastanowić, czy chcą Państwo wychwycić emocje w korpusach, czy może bardziej skupić się na sentymencie. I idźmy teraz do tego drugiego punktu, do sentymentu. Tutaj rzeczywiście zatknęliście się z problemem, który biznesowo też jest obecny. Czy analizować sentyment, już ten wydźwięk właściwie, posługujmy się tym właściwym terminem, na poziomie zdania, na poziomie akapitu, na poziomie całego tekstu. No powiem Państwu szczerze, że nawet ostatnio mieliśmy taką biznesową dyskusję i uznaliśmy, że analiza wydźwięku na poziomie całego tekstu niewiele wnosi. Natomiast drugim zagrożeniem jest to, i to u Państwa też w danych świetnie wyszło, że uśrednianie wydźwięku no bardzo często sprawia, że dochodzimy do momentu, w którym większość zdań ma charakter neutralny. Czy tak jakby tych korpusów, które zostały uśrednione z tych zdań, przepraszam. I to jest też pewne ryzyko, więc może jeszcze inaczej do tego podejść, taka sugestia z mojej strony. Może posłużyć się metodami ekstrakcji takich kluczowych fragmentów i to jest całości, które tutaj uznacie za ważne i dopiero ocena wydźwięku dla tych wyłonionych fragmentów, no bo trzeba sobie zadać takie pytanie też podstawowe, no czemu miałaby służyć ta analiza wydźwięku większej, mniejszej całości.
Poza tym, to są te dwie metody, metody Bayesowskie i te metody, powiedzmy, kontekstowe, embeddingsy, stosując tak zwane w odniesieniu do tego modelu Bertowego. Te metody Bayesowskie rzeczywiście są naiwne i są słabe, bo one zliczają tak naprawdę walencję słów, czyli to zabarwienie słów i po prostu no, dają nam wynik, zestawiając co ma plus, co ma minus. Na pewno to drugie podejście jest dużo lepsze i zdecydowanie kontekstowe modele, na pewno modele GPT-3 dzisiaj, ja nie mówię o czacie, który jest bardzo popularny, ale o modelach open source'owych, GPT-J, GPT-Neox, bardzo dobre wyniki zwracają w tym obszarze i można nawet pójść krok dalej i skorzystać z bardziej zaawansowanych modeli. Jednej rzeczy nie zrozumiałem i chciałbym dopytać, może też Państwo powinniście to może w tekście wyjaśnić bardziej. Pokazaliście Państwo powiązania tych takich terminów kluczowych dla accessibility i zrównoważonego rozwoju z tym, co gdzieś w korpusie istniało. Tylko ja nie zrozumiałem, czy to była metoda n-gramowa, czy to była bardziej metoda Fieldmask. Bo tak jakby z opisu Pana Michała wynikało, że posłużyliście się metodą Fieldmask, czyli zaproponuj kolejny termin, który będzie pasował do tego naszego kluczowego, który tutaj podajemy. To są dwie, oczywiście dwa różne podejścia, bo pierwsze n-gramowe, no to bazujecie na korpusie, który macie, a Fieldmask to jest raczej w oparciu o ten materiał treningowy, wokół którego został zbudowany model. Niemniej jednak to jest wszystko do uporządkowania i tylko kwestia ułożenia tego wszystkiego w zgrabną i zrozumiałą dla przyszłego recenzenta całość. No i uważam, że tekst na pewno ma tutaj ogromny potencjał, być może nie jeden tekst. To tyle bym na początek skomentował od strony metodologicznej. Jeszcze raz, metoda super, bardzo się cieszę. Oczywiście trzeba iść w tym kierunku, pod warunkiem, że jeszcze to mocniej dopracujemy. I odpowiem tylko na jedno pytanie, korzystając z tej pierwszej tury, bo pojawiło się pytanie, jak zminimalizować nierówności wynikające z użycia sztucznej inteligencji. Od razu mi się tutaj w głowie zapaliła żarówka i pojawił się problem no, tego słynnego angielskiego biasu, skrzywienia modeli sztucznej inteligencji. Bo to jest często problem, który sprawia, że to wykorzystanie no, wchodzi na niewłaściwe tory. To znaczy, my musimy mieć świadomość tego, że sztuczna inteligencja nie jest pozbawiona wad. To jest takie podstawowe założenie, które powinno nam dzisiaj towarzyszyć. Ta refleksja na szczęście pojawiła się już jakiś czas temu, nawet kilka lat temu, ale mimo wszystko praca w kierunku doprowadzenia tych modeli do stanu, w którym one są pozbawione tego skrzywienia, jest bardzo ciężka, bardzo trudna. Dlaczego? Dlatego, że one bazują na materiale pobranym z życia, a ten materiał w życiu no niestety nie jest idealny. My jesteśmy po prostu jako społeczeństwo, jako ludzie bardzo mocno skrzywieni, więc one powielają to skrzywienie, automatyzując nierówności jeszcze bardziej, a być może jeszcze i pogłębiając, co jest poważnym, poważnym problemem. Więc myślę, że jako tutaj przedstawiciele nauk społecznych powinniśmy mocno zastanawiać się, jak tworzyć ramy, które pozwalałyby nam po pierwsze ten bias definiować, a dopiero później moglibyśmy się zająć wykrywaniem. Więc może w tej turze, mam nadzieję, że będzie ich więcej, pozwolę sobie zakończyć swój wywód. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Oczywiście pozostaję do dyspozycji w dalszej części dyskusji. Panie doktorze, dziękujemy za ten komentarz. Ja chciałabym, zanim przejdziemy do dalszej części dyskusji, poprosić o komentarz naszego drugiego eksperta, panie Piotrze. Oczywiście bardzo dziękuję za głos, dziękuję za prezentację i dzień dobry Państwu. To ja może też zacznę od tej sztucznej inteligencji, bo tutaj Pan Michał wcześniej pozwolił sobie postawić tezę, czy przytoczyć czyjąś tezę, pytanie, czy AI zabierze nam pracę. No ja myślę, że to jednak ani ten moment, a i tak finalnie pewnie będzie tak jak z robotami, tak, że jeśli komuś zabierze pracę, to da mu potem przy obsłudze tych robotów, bo niestety tak to troszkę wygląda. Wracając do tego, co Państwo prezentowaliście, wcale mnie nie dziwi, że jak gdyby zawsze accessibility w badaniach Wam wychodzi w połączeniu z inkluzywnością, bo to jest jak gdyby, rozumie się samo przez się, tak jak tutaj Pani doktor zauważyła, jest to zupełnie naturalne powiązanie. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na coś takiego, co pojawia się też zupełnie naturalnym jest procesem i zupełnie naturalnie pojawia się coraz większe zainteresowanie kwestiami accessibility, w tym również wśród dziennikarzy technologicznych i naukowców.
to jest po prostu kwestia starzenia się. To jest coś, co ja obserwuję od już kilkunastu lat. Widać, że temat, który wcześniej był traktowany tak troszkę po macoszemu, jako jakieś ciekawostki, z biegiem lat po prostu ludzie zaczynają dostrzegać, że to by im się również przydało. To raz, dwa, bardzo często mniej lub bardziej świadomie dzisiaj użytkownicy korzystają z różnego rodzaju opcji ułatwień dostępu, nawet nie zdając sobie sprawy, że część tych technologii powstała z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. I tutaj bardzo często przytaczam takie powszechnie stosowane rozwiązania, jak możliwość dyktowania wiadomości, czyli rozpoznawanie, prawda, głosu, możliwość, czy asystenci głosowi, obsługa na przykład smart home, coś, co my traktujemy, czy większość ludzi traktuje jako udogodnienie. Dla części ludzi to jest na przykład jedyna opcja, żeby zapalić i zgasić światło, tak? Czy otworzyć komuś drzwi inteligentnym zamkiem. Tego typu rozwiązania dlatego z roku na rok będą zyskiwały na popularności, bo po prostu nasze społeczeństwa starzeją się, o czym doskonale wiecie. Tutaj pan Michał też wyraził zainteresowanie kwestiami dostępności platform, takich chociażby jak Zoom. I tutaj kwestia pandemii pokazała, jak istotnie można wywrzeć wpływ właśnie na, nie tylko na takich potentatów jak Microsoft, którego aplikacja Teams bardzo mocno się rozbudowała w czasie pandemii, podostawała wiele modułów, chociażby właśnie ten odpowiedzialny za możliwość prezentowania napisów na żywo, czy możliwość umieszczenia na przykład dodatkowego okna dla tłumacza języka migowego, ale też takie niewielkie, wcześniej bardzo wąskiemu gronu znane aplikacje jak Zoom, która w mojej opinii w tym momencie jest nie tylko najbardziej stabilną, ale też najbardziej dostępną z tych wszystkich platform, bo oprócz nawet możliwości respeakingu, to już też w tym momencie Microsoft oferuje, one są bardzo zbliżone, po prostu ta technologia jest bardziej dostępna, mówię o Zoomie, jako platformie jest bardziej dostępna dla technologii asystujących i działa z nimi po prostu stabilniej. To tak tylko pokrótce wspominając, jeszcze odnosząc się do kwestii też napomkniętej, jakby tutaj było więcej pytań, to chętnie wyjaśnię. To nie jest też tak, bo tutaj pojawiła się taka teza, albo ja to tak zrozumiałem, a nie chciałbym, żeby osoby nasłuchające zostały z taką świadomością, że giganci technologicznie zamykają jakby drogę dla dostępności cyfrowej, bo jest wręcz przeciwnie, nawet tutaj mogę polemizować z kwestiami zamykania systemów, takich na przykład jak systemy od Apple, bo to ma swoją logikę dostępnościową, chociażby polegającą na tym, tak pokrótce tylko napomknę, że takie systemy, na przykład czy języki programowania jak Swift, one już dostają odpowiednie komponenty wyposażone w odpowiednie atrybuty poświęcone dostępności. Biblioteki tego języka posiadają odpowiednie komponenty i później te aplikacje, wszystkie te aplikacje, które tworzone są w tych językach przed publikacją, są również sprawdzane pod kątem standaryzacji, a w tej standaryzacji również zawarte są kwestie związane z dostępnością, dlatego te aplikacje później są, mówię tutaj o aplikacjach Apple'owskich, bardziej dostępne niż aplikacje Google'owskie. To tak mówiąc bardzo pokrótce. Myślę, że jeszcze jedna ważna rzecz, na którą powinniście Państwo zwrócić uwagę, analizując amerykańskie artykuły amerykańskich dziennikarzy, to kwestia różnic w prawodawstwie. W Stanach Zjednoczonych kwestie dostępności cyfrowej reguluje między innymi ustawa 508, która mówi o tym, że również produkty i usługi nie tylko, tak jak w Polsce, dostępne publicznie, ale także dostępne komercyjnie powinny być dostępne cyfrowo. Jeśli nie są, można takiego dostawcę czy producenta pozwać do sądu. Z tego, co kojarzę, spod tego rygoru, wymogu, wyjęte są bodajże tylko linie lotnicze. Cała reszta naprawdę musi się dwa razy zastanowić, zanim opublikuje
czy stworzy coś niedostępnego. Mówimy tutaj oczywiście o produktach czy usługach cyfrowych, więc perspektywa dziennikarzy amerykańskich też jest troszkę inna niż dziennikarzy na przykład chociażby europejskich. Myślę, że na ten moment to tyle. Nie będę przedłużał. Bardzo dziękuję w takim razie i czekam na pytania. Panie Piotrze, ja też dziękuję za ten komentarz. Ja zachęcam naszych ekspertów do pozostawienia włączonych kamer, a gości do tego, żeby zadawać pytania na naszym czacie. Ja będę te pytania zbierać i przekazywać naszym ekspertom. Wydaje mi się, że tych wątków, które zostały poruszone, jest niezwykle dużo. I mamy wątki metodologiczne i właśnie wątki dostępności i takie bardziej, powiedziałabym, metafizyczne pytania. Pytanie, od czego chcecie zacząć? I to jest pytanie do Marty i Michała. Z tego, co rozumiem, to pytanie pana doktora było bardziej dla Michała, więc może, jeżeli Michał, nie masz nic przeciwko temu, zaczniemy od ciebie. Tak, tak. W ogóle bardzo dziękuję za tą sugestię, jak sobie poradzić z tym nadmiarem neutralnego sentymentu. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, żeby identyfikować te kluczowe fragmenty tekstów. Już zastanawiam właśnie, czy nadawać jakieś wagi pierwszemu i ostatniemu akapitowi, czy też wykorzystywać jakieś narzędzie do tego, żeby identyfikować, co jest mięsem tego tekstu. Myślę, że to bardzo fajnie. Są takie narzędzia, tak się przepraszam, wtrącę, ale rzeczywiście są takie gotowe biblioteki. Jak pozostaniemy w kontakcie, to ja nawet mogę przesłać, z czego ja korzystam. Super, dzięki. My wszystko robimy w Pythonie, jakby co, więc jakby się dogadamy, nie? Jeśli chodzi tak, bo ja zaczynam opowiadać o tych właśnie maskowaniach i tych przewidywaniach tych kolejnych słów bardziej w kontekście tego, do czego to jest wykorzystywane, bo oczywiście bazowaliśmy na korpusie, tak? Byśmy sobie bardzo ułatwili, gdybyśmy patrzyli na to, co tam, jakie są słowa przewidywane na podstawie Wikipedii czy czegoś, ale tak. Jeśli chodzi o te inne metody do LDA, no to tak, to jest do przemyślenia, ale jeśli chodzi o rozpoznawanie emocji, to emotion recognition, tutaj mamy taki problem, że te podstawowe emocje, które są w tych metodach, no właśnie bazujące z tych psychologicznych tekstów dość starych, no to jak sam pan doktor wie, no to te niekoniecznie będą się nadawać dla nas, tak, że tutaj tam jest ten joy, anger, fear i tak dalej. No pytanie, na ile można jakoś aproksymować to, co nas interesuje, do tych emocji. No jest jakieś tam pytanie. No, na pewno jest to bardzo, bardzo ciekawe, żeby popatrzeć też na to. To tak w kwestiach technicznych. A jeszcze tylko się powiem, że bardzo mnie zaciekawił ten wątek, który pan Piotr wniósł, jeśli chodzi o języki programowania i ich podejście do accessibility. Na przykład nie miałem pojęcia o tym, że Swift ma takie wsparcie do tych kwestii. Więc to jest bardzo ciekawy wątek. Ja właśnie też chciałabym się odnieść przede wszystkim do tego, co pan Piotr powiedział, bo rzeczywiście może ja też nie wyraziłam się wtedy wystarczająco jasno, czy też to po prostu jakoś tak skrótowo to potraktowałam. Natomiast oczywiście nie jest tak, że w tych narracjach ci giganci technologiczni, oczywiście to jest ten szwarc charakter, bo jest to ciągłe zagrożenie monopolizacją. Natomiast to też nie jest tak, że jak oni coś robią dobrze, to nie jest to zauważane. Wręcz przeciwnie, prawda? Czyli jednak w tych czasopismach technologicznych jest mocne takie docenienie właśnie tego, że prawda, różne funkcje Apple'a czy Google'a są dostępne i rzeczywiście, że to się dzieje, tylko no, cały czas jest, to jest takie pytanie i ja też nie wiem, jak dobrze na nie odpowiedzieć, czy sam fakt, że to one służą jednak komercjalizacji, nie, prawda, znaczy, że trzeba zarabiać pieniądze i to pomoże zarobić pieniądze, bo więcej osób będzie mogło, prawda, korzystać, no na ile to jest... Nie, właśnie to przepraszam, że wejdę w słowo, bo tu jest właśnie, dochodzimy do kwestii właśnie tego prawodawstwa, bo oczywiście mamy
tam biografię założyciela, potem biografię innych tam liderów, powiedzmy Apple, i oni tam, wiadomo, pełne słowa dobrych chęci, i że dostępność jest ważna i tak dalej, i tak dalej. No ale żeby mieć jasność, no to tak naprawdę te firmy na początku przynajmniej swojej drogi inwestowały w dostępność tylko dlatego, że gdyby ich produkty nie były dostępne, to nie mogliby realizować projektów federalnych, tak? Bo prawo federalne było takie, a nie inne. Gdyby ich sprzęty nie spełniały pewnego minimum, no to nie wyszłyby na rynek i tyle. Więc jak gdyby na początku były pieniądze. Teraz to już są jak gdyby kwestie, tak zakładam, wizerunkowe, i naprawdę wszystkie firmy, wszyscy giganci o to dbają, ale dbają w taki bardzo dziwny sposób, żeby czasem nie powiedzieć głupi, przepraszam za słowo, ale dla zobrazowania. Powiedzmy Google, żeby nie było tylko o Apple, stworzył fantastyczny system do bezdotykowej obsługi swoich systemów mobilnych Androida. Działa to świetnie, naprawdę fantastycznie. Osoby z różnym stopniem niedowładu, w ogóle często bez rąk, sparaliżowane, mogą obsługiwać urządzenie mobilne bezdotykowo. Pod warunkiem, że mówią bodajże w 6 wybranych językach. Dlaczego firma tak globalna, z takimi możliwościami, nie sprawi, żeby ta funkcja była dostępna na przykład we wszystkich tych językach, w których funkcjonują jej systemy operacyjne? Mają gotowe rozwiązanie, ale przez to, że nie wprowadzą prostego tłumaczenia, to narzędzie nie może z niego skorzystać ileś tam milionów ludzi na świecie, bo po prostu nie zostaje wdrożone tłumaczenie prostej funkcji. To są takie czasami sytuacje niezrozumiałe, gdzie powstaje jakieś rozwiązanie. Czasami to są takie rozwiązania, gdzie ja nawet rozmawiam z dziennikarzami technologicznymi, którzy zajmują się, to są nawet, wiecie, to nie tylko dziennikarz, ale można powiedzieć freak, tak? On jest kompletnie zafiksowany na punkcie danego urządzenia. I gdy ja mu mówię, że na przykład, okej, on jest zafiksowany powiedzmy na iPhone'y, a ja mu mówię, słuchaj, a wiesz, że to urządzenie spokojnie możesz obsługiwać mrugając albo uśmiechając się, czy kiwając głową, w ogóle nie dotykając go, to on jest zdumiony, że coś takiego nosi w kieszeniu, i choć się zajmuje tym od ponad 10 lat, on nie ma wiedzy na ten temat. Więc to, że giganci tworzą tego typu rozwiązania, z których my nosimy je, w większości smartfonów już są te technologie asystujące, tylko ludzie też nie mają świadomości, że to tam jest, to po pierwsze, to dotyczy także dziennikarzy, no a po trzecie, te funkcje często no, można by usprawnić czy rozpowszechnić w bardzo prosty sposób, jakby chociażby przez to, żeby wdrożyć dodatkowe języki. Super ciekawe, nie miałam o tym zielonego pojęcia, bardzo dziękuję. To nam na pewno doda wątków do przemyślenia w naszym artykule. Ja nie wiem, Weronika, czy ja mogę też zadać pytanie naszym gościom, czy to jest praktyka niezgodna ze sztuką? Jest to praktyka absolutnie zgodna ze sztuką. Wspaniale. To ja chciałabym skorzystać z tej okazji i zapytać panów o ten wątek tych oddolnych innowatorów, bo przyznam szczerze, że on jest dla mnie trochę taki... Nie do końca wiem, jak jeszcze sobie z nim poradzić, bo oczywiście w czasopismach technologicznych, no nie wiem, prawda, z jednej strony jest Musk, który jest niemalże Bogiem, prawda, z drugiej strony no, ostatnio rysuje, ten Bóg pokazuje ciemne oblicze, więc być może to też się zmieni, że on przestanie być już takim tam bożyszczem. Natomiast zasadniczo właśnie ta nadzieja, która jest pokładana w tych oddolnych innowatorach właśnie tak jak w tych graczach, prawda, o których wspominałam. No, wydaje mi się jednak to założenie takie trochę utopijne, ale być może jest tak, że no, po prostu to jest mój brak wiedzy, który tutaj się ujawnia. I rzeczywiście ci oddolni innowatorzy zarówno w obszarze sztucznej inteligencji, ale też w dostępności, no tutaj rozdają karty, jeżeli można tak powiedzieć, no poza oczywiście tymi gigantami technologicznymi. Więc ja się chciałam zapytać o to, jak to wygląda z panów perspektywy doświadczenia praktycznego
naukowego i też badawczego. Gdzie tych innowatorów można by było szukać? No i czy rzeczywiście oni są tacy oddolni? Czy jakiś porządek odpowiedzi przewidziany? Czy... Nie. No to ja może tak na spontanicznie odpowiem. Myślę, że jest miejsce dla oddolnych innowatorów, może w ten sposób powiem. Nie wiem, czy oni będą rozdawali karty, bo to jest już trudniejsze pytanie. No, ciężko w tym mainstreamie technologicznym zaistnieć nagle, gdzieś pojawić się znikąd i zacząć rozdawać karty. Ale podam Państwu ciekawy przykład. Kilka tygodni temu zgłosił się do mnie młody informatyk. Ja jestem w Lublinie, on też pracuje w jednej z dużych firm lubelskich, właściwie nie lubelskich, z kapitałem zagranicznym, który ma się między innymi jeden z oddziałów w Lublinie. No i przedstawił mi bardzo ciekawy projekt. Ja mogę go z nazwy podać, bo to nie jest jakiś problem. Nazywa się Omdena. Jest to taka bardzo ciekawa inicjatywa technologiczna, której jednym z wymiarów jest to tak zwane local chapters, lokalne rozdziały. Założenie jest takie, że w ramach tej inicjatywy zbiera się pewne doświadczenie praktyczne w obszarze data science, ale przy okazji robi się coś dla społeczności lokalnej. I to jest przykład projektu, który no gdzieś jakieś te biznesowe cele oczywiście zaszyte w sobie ma, ale przy okazji stwarza miejsce do pewnej innowacyjności, kreatywności na poziomie lokalnym. I naprawdę jak przejrzałem projekty, które oni realizują, no są bardzo, bardzo, bardzo różne. Od aplikacji, które wspierają osoby z różnymi niepełnosprawnościami, po systemy, które wspierają społeczności lokalne w obszarze uzdatniania wody, kontroli jakości powietrza i tak dalej, i tak dalej. Na przykład tutaj też żeśmy w Lublinie wpadli na pewien pomysł i myślę, że ten pomysł będzie realizowany. Chodzi o wspieranie mniejszości etnicznych w obszarze poruszania się po prostu no, w różnych obszarach naszego miasta, ale nie tylko rzeczywistości polskiej. Dlatego miejsce jest i to bez wątpienia w jakiś tam sposób generuje sztuczna też inteligencja, dlatego że te zadania, jak mówię, w obszarze NLP będę się tylko poruszał, które ona oferuje, przy stosunkowo, myślę, że niewielkiej innowacyjności można w prosty sposób przekuć na konkretne rozwiązanie, które jakoś społeczność bądź jakiś problem rozwiązuje. Więc no tutaj na pewno ten kanał będzie w jakiś sposób aktywny. Pytanie, czy on w jakiś sposób wyprze z tego, co powiedział Pan Piotr, tych gigantów technologicznych, jeśli chodzi o wspieranie różnych mniejszości, no ciężko jest mi na to odpowiedzieć. Jeszcze tylko taki jeden komentarz, pozwolę sobie, korzystając z okazji, bo tam no, rzeczywiście była ta teza, czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy. Pan Piotr się widzę optymistą, ja jestem bardziej pesymistą i uważam, że może zupełnie nas nie pozbawi pracy, ale no, ilość osób, która znajdzie się bez pracy w najbliższym czasie znacząco wzrośnie. Ja podam Państwu znowu już przykład z dnia dzisiejszego, rozmawialiśmy dużo na temat ChatGPT, no mamy już sygnały ze świata, że ChatGPT prowadzi do masowych zwolnień w różnych branżach i to się już zaczęło dziać w Ameryce i prawdopodobnie no, przyjdzie i do nas wcześniej czy później. Więc ja jestem tutaj mniej optymistycznie nastrojony co do przyszłości, bo to jest jedna z tych disruptive technologies, która no, w historii niestety więcej niszczy miejsc pracy niż stworzy. Chyba pierwsza taka, z którą mamy do czynienia, no ale zobaczymy. Scenariusze są oczywiście otwarte i tu się jeszcze może dużo po drodze zdarzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Copywriterzy też podobno cierpią właśnie, że ChatGPT tutaj... Programiści od kilku tygodni zaczęli cierpieć chyba najbardziej, bo pojawiło się rozwiązanie no, Pilot, które jest nam między innymi dostępne i właściwie no, bardzo mocno uprościło pracę programistów. A studenci się cieszą przy pracach zaliczeniowych. Ale to niech powinni się tak cieszyć, bo my cały czas myślimy nad tym, żeby to weryfikować w sposób odpowiedni i nie dać im możliwości wspierania się ChatGPT. Dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich tych studentów, którzy nas oglądają, bo ja chciałam przypomnieć, że nasz format jest skierowany właśnie do studentów studiów licencjackich, magisterskich i też doktoranckich, którzy szukają pomysłu na swoje prace, więc pozdrawiamy bardzo serdecznie. A ja Panie Piotrze oddaję Panu głos. Dziękuję. Okej, to ja może zacznę tak. Ja mam jakieś doświadczenie z innowatorami głównie dlatego, że pracuję też w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i tam bardzo często zgłaszają się różnego rodzaju innowatorzy z jakimiś pomysłami. I tak naprawdę to są bardzo różne
osoby, podmioty, od takich amatorów, wynalazców, takich nazwijmy. Pamiętam jeszcze osoby, takiego pana, który jeszcze w latach 90. w swoim garażu projektował takie czujniki przeszkód dla osób niewidomych, wykorzystujące ultradźwięki, nie ultradźwięki jeszcze wtedy, a już nawet nie pamiętam, co to było za technologia, ale w każdym razie od takich garażowych produkcji przez studentów, którzy naprawdę robią czasami zdumiewającą robotę. Tutaj na przykład poznałem studentkę Akademii Górniczo-Hutniczej, która stworzyła, mówiąc obrazowo, taką tackę z głośniczkami, pełno malutkich głośników, generujących ultradźwięki. I była je w stanie zaprojektować w taki sposób, że kładąc dłonie w powietrzu, można było wyczuć kształty. Te ultradźwięki działały w taki sposób, że można było wyczuć kształty w powietrzu przedmiotów, których nie ma. I to było coś fantastycznego. Więc tego typu rzeczy powstają w Polsce, powstają na uczelniach, powstają niezależnie, ale problem jest z tym, o czym pan doktor wspomniał, że to ci innowatorzy nie będą rozdawać kart, no bo nie idzie za tym kapitał. Jeśli nawet na uczelni, to już państwo macie sami doświadczenie, uda się zorganizować jakiegoś spin-outa albo nawet spin-offa, sam znam takie projekty, które dostępnościowe wyszły z uczelni i są realizowane, to są jednak nadal rzadkie rozwiązania, że ktoś się na to decyduje i wchodzi w fazę już taką produkcyjną, sprzedażową. Więc to jest trudne. Jeśli chodzi o organizacje, bardzo dużo organizacji ma fajne pomysły, bo oni jak gdyby pracują z ludźmi u podstaw, więc oni wiedzą, co można zrobić i często są to drobne rzeczy, w sensie nakładów finansowych, niewielkie, które mogłyby naprawdę usprawnić wiele sytuacji, wiele rozwiązań. Ale nawet te drobne kwoty dla NGO-sów mogą być problematyczne. Tutaj też przykład. W Warszawie działa strona, znaczy ona już jest chyba w tym momencie ogólnopolska, niepełnosprawnik.org, gdzie można sobie posprawdzać dostępność różnego rodzaju obiektów kulturalnych, restauracji dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami. I kiedyś zgłosiła się do mnie programistka z pytaniem właśnie, że ona ma czas, że chciałaby coś zrobić i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, kiedyś był pomysł, żeby stworzyć taką aplikację mobilną, co jest o wiele wygodniejsze, żeby będąc na przykład na miejscu, czy to osoba z niepełnosprawnością, czy członek rodziny takiej osoby jest w lokalu, który widzi, że jest na przykład dostępny, bo wie, jakie są potrzeby danej osoby z konkretnym typem szczególnych potrzeb, oznacza cykl aplikacji, tutaj można się wybrać, nie wiem, z osobą na wózku na przykład. Ona się zgłosiła do tej organizacji i no niestety nie nawet jakaś tam drobna kwota, nie mówimy tutaj o koszcie aplikacji, ale jakaś tam drobna kwota, chociaż za czas, jaki ona miałaby na to poświęcić, nie wchodziła w grę, no bo organizacja musiałaby rozpisać jakiś projekt, zdobyć grant i tak dalej, więc często te pomysły, nawet jak są fajne, jak są i proste, i nawet takie zaawansowane technologicznie, no to jest problem, żeby je po prostu skomercjalizować. I jeszcze, żeby nie przedłużać, ale muszę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważna rzecz. Często na uczelniach pojawiają się genialne pomysły. Jest możliwość ich jak gdyby rozwijania, zbadania potencjału tych rozwiązań. I potem niestety tematem interesuje się ktoś, kto chcę napisać parę artykułów i niestety projekt ze sfery kreatywnej trafia do takiej poczekalni i zajmują się tym projektem osoby zupełnie oderwane od rzeczywistości, czyli, przepraszam, to nie jest obraźliwe, naukowcy. I oni wtedy, nie znając realiów, próbują rozwijać projekt i problem jest, osiąga takiej skalę,
Ja tutaj mówię o doświadczeniu, jakie sam mam z projektów badawczych, gdzie współpracowałem z uczelniami. Przykład, który sam kiedyś, w którym brałem udział, też jako tester. Projekt nazywał się zresztą Sound of Vision, program, którego celem było stworzenie urządzenia, które będzie wykrywało przeszkody przed osobami z dysfunkcjami wzroku i informowało ich o tych przeszkodach. Problem polegał na tym, że według naukowców super rozwiązaniem było wykorzystanie takiego hełmofonu z 8 głośnikami przy każdym z uszu, zakładanie na siebie takiej kamizelki opasanej tysiącami drobnych kolorowych drucików i do tego jeszcze plecak z laptopem, oczywiście to jako urządzenie badawcze, i chcieli mnie w czymś takim wysłać na lotnisko. Powiedziałem, że absolutnie, bo zanim zbliżę się na 100 metrów, to zastrzeli mnie ochrona. Ale oni zupełnie nie wiedzieli, o co chodzi, bo przecież ja mówię, jak wy sobie wyobrażacie, że człowiek w czymś takim wyjdzie na ulicę? Oni, że tak, że będzie super, że on będzie wtedy taki się czuł jak super bohater. Ja mówię, chyba jak super idiota, bo kto by chciał wyglądać w ten sposób? I niestety często mamy do czynienia z sytuacją, gdzie projekty, które mają potencjał i mogłyby być realizowane, komercjalizowane, rozwijane, utykają właśnie gdzieś na uczelniach, rozdęte do takich właśnie horrendalnych i abstrakcyjnych rozwiązań, których w żaden sposób później nie da się już skomercjalizować, no bo jak doskonale wiecie, że w tym samym czasie ileś tam osób wpada na podobne pomysły i ktoś inny je po prostu skomercjalizuje. Przykładów takich słabych komercjalizacji też jest sporo, ale to już może oddam Państwu głos, bo może też będą jakieś kolejne pytania. Jeśli mógłbym skomentować tak na gorąco, ja oczywiście potwierdzam to, co powiedział Pan Piotr, w pełni. My mamy problem na polskich uczelniach z inkubacją pomysłów. Te pomysły rzeczywiście się pojawiają, natomiast chociażby w zestawieniu z niemieckimi uczelniami my nie potrafimy ich przekuć na sukces biznesowy. Na małe startupy nie potrafimy finansowania zapewnić, a można to robić prostymi mechanizmami. Mamy środki, które można w sposób efektywny wykorzystać. Minęło już wiele lat, jesteśmy w Unii Europejskiej już od długiego czasu, ale my dalej nie potrafimy sobie z tym poradzić. To jest naprawdę, nie wiadomo, czego tak się dzieje. Myślę, że po części to, co tutaj Pan podniósł, że brakuje tego takiego biznesowego know-how i obycia w gospodarce naukowcom, co sprawia, że po prostu te pomysły no, nie są przekuwane na praktyczne i pożądane rozwiązania biznesowe. Co jest jeszcze tutaj być może znaczące, to jest też to, że w tych narracjach, czasopismach, które my analizowaliśmy, akurat naukowcy się praktycznie nie pojawiają. Być może wiemy dlaczego, prawda? Znaczy oni oczywiście tam sporadycznie, prawda, jest jakiś badacz skądś tam, prawda, tam przy akurat tym rolnictwie wertykalnym, gdy się to się tak nazywa, prawda, te takie rolnictwo kontenerowe, że jakiś dron tam obsługuje te uprawy, które są w ogóle nie widzą światła dziennego, no to oczywiście tam jakaś innowacja taka w tym zakresie leśnictwa, rolnictwa jest akademicka, ale właściwie przy takich kwestiach, na przykład jak Pan Piotr powiedział, prawda, o tych powiedzmy takich niezbyt udanych wynalazkach, no to oni, czy te czasopisma właściwie o naukowcach mówią bardzo, bardzo niewiele. No i teraz jak słucham tego, co panowie mówią, to mi się wydaje, że to być może jest nawet dziwne, no bo jednak amerykański uczelnie, prawda, polskie uczelnie to są dwa różne światy, a mimo to ta nauka też nie jest tam przedstawiana jako ten trzeci gracz. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe. Konkurencja naukowców tutaj jest istotna, bo te firmy ściągają naukowców do siebie, nie? To tak patrząc na te technologie, które dzisiaj tutaj padały, czy AI między innymi, no to jak się patrzy, kto o tym publikuje, to tak bibliometrycznie, to się okazuje, że te afiliacje firmowe zaczynają dominować. Tak, czy to... I to jest ważna rzecz, na którą zwrócił Pan Michał uwagę. Ja też miałem to skomentować i też pozwolę sobie w tym momencie to skomentować. Właśnie, to może mieć wpływ na narrację też, drodzy Państwo, bo jeżeli publikują przedstawiciele firm, to też te narracje mogą mieć taki, a nie inny kształt. No, zdarzało się już niejednokrotnie, że na przykład były publikacje bardzo pozytywne o Facebooku, później zaczęliśmy analizować, kto tam pisał, no to widzieliśmy, że to byli badacze z Facebooka, no i skończyły się skandalem. Jedna z takich publikacji słynnych dotyczyła tak zwanego zjawiska selective exposure, no, ale to jest troszkę, odchodzimy od tematu, natomiast
Tak, gdzieś powinno się znaleźć wyjaśnienie, że Państwo macie świadomość tego, że afiliacje są takie, a nie inne, co może mieć wpływ na narrację. No jak najbardziej, tak, to jest bardzo słuszna uwaga. Tak, no my oczywiście to też zależy od tych czasopism, prawda? Bo Wired, ale jest jeszcze TechCrunch czy tam The Verge, który jest taki czasem wręcz aż reklam, jakby jest taką jedną wielką reklamą, prawda, rozmaitych rozwiązań technologicznych i takich też bardzo entuzjastycznych opisów różnych nowych rozwiązań, też jakichś urządzeń właśnie do różnych rzeczy, więc to mamy tego świadomość, no i oczywiście dobrze to też jasno tam wyeksplikować, jak będziemy już pisać, żeby że to nie są zawsze, prawda, takie neutralne artykuły pisane po prostu z potrzeby serca, prawda. Ja mam nieodparte wrażenie, że zmierzamy w tej naszej dyskusji ku tematowi w ogóle dostępności danych dla Akademii, bo to też jest taki duży temat, który my niejednokrotnie w DELABie poruszamy i w naszych publikacjach i w dyskusjach, ale mam wrażenie, a to wrażenie pogłębia się tym bardziej, jak patrzę na zegarek, że to jest temat na kolejną dyskusję i na kolejne spotkanie i mam nadzieję, że nasi eksperci będą nam towarzyszyli wtedy również nie tylko jako prelegenci, ale też jako goście. Ja chciałam bardzo podziękować za dzisiaj i za te wszystkie wnioski, garść uwag, garść anegdot, wskazówek i dla Marty i dla Michała i też podejrzewam dla projektujących takie technologie, a nie tylko badających narrację o nich. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bardzo też dziękuję naszym gościom, panu Piotrowi Witkowi oraz panu doktorowi Kamilowi Filipkowi, którzy zgodzili się poświęcić nam czas. I dziękuję naszym słuchaczom, którzy co prawda nie odważyli się dzisiaj zadać pytań, ale to być może dlatego, że to trudno wytłumaczyć właściwie, dlaczego tak się stało, ale dziękuję za to, że słuchali nas i mam nadzieję, że... O, mamy jedno pytanie. To musimy je zadać, absolutnie. Nie, to nie pytanie, tylko podziękowania. Także ja też przyłączam się do tych podziękowań i życzę wszystkim dobrego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.